Dzień dobry internet, jesteśmy na połowie etapu półfinałowego sezonu crossfitowego. Dwa weekendy półfinałowe za nami, dwa przed nami. Nadchodzi ten dla polskiego widza najciekawszy, bo dotyczący właśnie sceny europejskiej, czyli będziemy mieli Lola's Throwdown, German Throwdown w wersji online. Mam nadzieję, że będzie to można oglądać, bo te cztery półfinały, które są już za nami, można było obejrzeć w całości. Można było obejrzeć je na Facebooku, można było obejrzeć je na YouTubie. Jeżeli jesteś totalnym świrem crossfitowym, to może już je obejrzałeś. Jeżeli jesteś częściowo zafiksowany na crossfit, to polecam obejrzeć sobie ostatni z tych eventów amerykańskich, czyli Granite Games. Bardzo kompaktowa formuła, bardzo ładnie poprowadzona, bardzo łatwo każdy event odnaleźć. I jeżeli masz na to czas, to z pewnością Granite Games jest tym, co warto obejrzeć. Natomiast jeżeli tego czasu nie masz, opowiem Ci, jakie kluczowe momenty i elementy wydarzyły się właśnie w poprzednich czterech półfinałach. I zaczynamy od Torian Pro, czyli półfinału dotyczącego obszaru Oceanii. Tam w części żeńskiej zdominowała tabelę Cara Sanders, co nie było wielkim zaskoczeniem. W części męskiej było już dużo ciekawiej. Jak zawsze nie obyło się bez dziwnych elementów, bo mieliśmy sporo no-repów, tak jak na przykład no-repy na wykrokach pani z miejsca trzeciego, czy samej Kary Sanders, totalnie ewidentne no-repy w trakcie rwania hantlami na prawą stronę, tu nawet nie trzeba tego zwalniać, żeby to zobaczyć. No i cóż, na zawodach takie rzeczy się po prostu zdarzają, zawodnicy są w stanie wyczuć, kiedy sędzia pozwala im na robienie jakichś no-repów i było tego naprawdę sporo. Podczas Torian Pro mieliśmy drabinę clean and jerków i tutaj fascynujące rzeczy do obejrzenia. Wszystko będę Wam wrzucał w linkach, to jest na pewno Kate Gordon, robiąca, kończąca tabelę clean and jerków w wyjątkowym stylu. Polecam to zobaczyć, polecam również zobaczyć Kary Sanders, która przeszła te wszystkie clean and jerki tak jakby to nic nie ważyło. Natomiast mam nadzieję, że wszyscy z Was będziecie się cieszyć niezależnie od stażu treningowego swoimi PR-ami, tak jak Alicia Boon w trakcie właśnie tej drabinki. Możecie to zobaczyć tutaj. W wypadku mężczyzn mieliśmy też parę doskonałych ciężarów i jak chodzi o technikę, Jason Statham zdaje się, on nazywa, moim zdaniem świetne wykonanie i warto to obejrzeć, zobaczyć, że nawet bardzo duże ciężary można podnosić perfekcyjnie, technicznie. Bardzo też ciekawa rzecz, która tam się wydarzyła w trakcie tego eventu z clean and jerkami, to że zawodnicy mieli do dyspozycji flagę, którą mogli rzucić i ominąć jedno okno ciężarowe, przejść jeden ciężar dalej, czyli dać sobie więcej przerwy, ale równocześnie zdecydować się na atak na większe ciężary. Przy evencie szóstym w formie interwałów, które najwyraźniej zadomowią się również w formule tej gamesowej, czy właśnie półfinałowej, Luke Dijon doszedł do momentu, w którym stwierdził, że właściwie po co ma wykonywać jakiś tam interwał, skoro jest mu ciężko, jest zmęczony, co w sumie pozytywnie świadczy o programatorach treningów, że udało im się stworzyć coś, co z jednej strony pozwoli osobom na najwyższym poziomie wykonać trening płynnie i przejść go w dobrym czasie, równocześnie osobom, które są na bardzo wysokim poziomie, ale nie aż tak wysokim, będzie w stanie dać bodziec na tyle intensywny, że ledwie ten trening przejdą, czy nawet jak w tym wypadku właśnie dojdą do momentu, w którym stwierdzają, że odpuszczają jakąś część. Na damskiej scenie mogliśmy zauważyć bardzo efektywne i efektowne wykonanie burpeesów ponownie u Elite Boon, która zakwalifikowała się już w kategorii Masters, a teraz próbowała dostać się do kategorii seniorskiej. Niestety nie udało się, skończyła na pierwszym miejscu kwalifikującym się do Last Chance Online Qualifier. Jak chodzi o organizację tego całego eventu australijskiego, to było to zrobione bardzo poprawnie. Mieliśmy komentatorów, którzy dużo wiedzieli i byli w stanie bardzo dobrze opisywać to, co dzieje się na arenie. Mieli dużo wiedzy na temat zawodników. Widać, że po prostu żyją tym i znają się na rzeczy. Natomiast
Jeżeli mielibyśmy powiedzieć, kto w trakcie tego weekendu wykazał się najbardziej, jak chodzi o organizację, to Mid-Atlantic CrossFit Challenge właściwie od Games różniło się tylko tym, że nie było na żywo podawanych wyników zawodników czy teamów czasu rzeczywiście w trakcie wykonywania wodów. I to jest jedyna różnica, jaką moglibyśmy zobaczyć wobec organizacji Gamesów. Wszystko było na topowym poziomie. Jedyne co było, to ten półfinał był dosyć długi. Mieliśmy clean and jerky w teamach, mieliśmy rwania w kategorii indywidualnej i zdarzyło się dwójce mistrzów troszeczkę przeszacować swoje możliwości, co na pewno było bardzo atrakcyjne dla kibiców. Mieliśmy kilka PR-ów, m.in. u Hayley Adams, która okazuje się, że wcale już tymi ciężarami nie odbiega od topu światowego. Następnie zobaczyliśmy wprowadzenie sprzętu pod nazwą Rogue Torque Tank, czyli właściwie sanek, które mają pracować w taki sam sposób, niezależnie od podłoża. I możecie zobaczyć tutaj właśnie efektywność pracy na Mid-Atlantic CrossFit Challenge, kiedy wydawało się, że któryś ze sprzętów nie działa tak, jak powinien, od razu został zamieniony natychmiastowo, wpada czterech panów, wymieniają sprzęt. Ten sprzęt jest dostępny, możecie zobaczyć, że wszędzie mamy oznaczonych zawodników, mamy ski ergi oklejone logami Mid-Atlantic CrossFit Challenge. Świetna organizacja naprawdę. Hayley Adams wielokrotnie próbowała rzucić wyzwanie Tia, robiąc to, co robi zwykle, zdeklasowała i tak całą scenę. I jedna z dla mnie bardziej niesamowitych rzeczy, jakich chyba jeszcze nie widziałem na zawodach, to wykonanie przez Tia 45 chest-to barów unbroken. Trzecim elementem na Mid-Atlantic CrossFit Challenge był Gretel i będziemy mogli ten trening również obserwować na półfinałach tych online'owych. Jest on również tam rozpisany. 10 rund na czas, bar facing, burpee, 3 clean and jerky. Jak chodzi o ten cały event Mid-Atlantic, to mieliśmy tam również bardzo mocną obsadę. Mieliśmy Travisa Mayera, Scotta Penchika, mieliśmy też Travisa Williamsa, który w trakcie zawodów musiał zrezygnować ze względu na wymogi zawodowe, został wezwany do pracy. Mieliśmy Bena Smitha, któremu nie udało się wejść do pierwszej piątki. Mieliśmy Samuela Quanta, który no niestety dość słabo jak na kogoś, kto był w top 3 w zeszłym roku, wykonał wody. Okazało się na mediach społecznościowych, opublikował posta, że od długiego czasu zmaga się z jakimiś problemami zdrowotnymi i że to wpłynęło na jego performance. Natomiast ta cała scena męska była topowa. Justin Medeiros. Jason Hopper. He is going to Madison, Wisconsin. Jason Hopper. You know, you see a guy like this and you think, okay, day one, we'll give it to you. But legit, absolutely legit. Było naprawdę, można obserwować ciekawą rywalizację, co w wypadku sceny damskiej było dosyć przesądzone, bo Tia Clairtumi, nawet kiedy robi coś bardzo trudnego, wymagającego, robi to wszystko poprawnie, robi to wszystko dokładnie, a potem jeszcze okazuje się, że w rozmowie z Seanem Woodlandem przyznała, że w trakcie treningu się rozproszyła, bo się zapatrzyła na znajomych na widowni. Jeżeli chcesz obejrzeć któryś właśnie z tych półfinałów, to moim zdaniem najlepiej obejrzeć Granite Games. Dlaczego? Ponieważ zawody te były zorganizowane w całości na zewnątrz, co z jednej strony daje nam bardzo ciekawe eventy, z drugiej bardzo wyraźnie widać, gdzie kto w tym evencie jest i dawało to taki klimat gamesowy. Równocześnie podejrzewam, że z tych samych powodów sprowadzenia zawodów na zewnątrz w bardzo wysokich temperaturach, bo tam cały czas było powyżej 30 stopni Celsjusza, te eventy były skrócone i było wszystko upakowane dość mocno godzinowo i dość łatwo jest prześledzić całą akcję, która tam się działa. Wszystkie linki na YouTubie będziecie mogli zobaczyć sobie tak, że przeskakujemy po sekcjach na filmie, więc ogląda się to bardzo łatwo, bardzo wygodnie. No i też było tam wiele rzeczy wartych zobaczenia. W kategorii indywidualnej były trzy okna na rwania maksymalnego ciężaru. No i zobaczyliśmy rwanie 150 kg, a w kategorii pań walczyły dwie 17-latki, które podchodziły pod 90 kg. I Emmie Carey udało się to zaliczyć i uważam, że jest to też osoba, którą warto oglądać, jak chodzi o technikę. Natomiast Nicole McGhenny zaliczyła
95 kg, ciężar którego nie udało się zaliczyć Tea Claire Toomey w trakcie Mid-Atlantic CrossFit Challenge. Drugą z trzech nastolatek walczących na Grand Games była Mallory O'Brien, która bardzo mocno atakowała każdy trening, wielokrotnie była na czele. Wydało się, że chyba poszła za mocno i na ostatnim dniu już nie była w stanie tak intensywnie rywalizować i robić tak mocnych wyników. Jak chodzi o Emma Carey, czyli osobę właściwie numer 3 po tym całym półfinale, to w jej wypadku widzieliśmy kilka podejść do elementów treningowych w taki sposób, że ktoś bardziej doświadczony raczej by tego nie zrobił. Mieliśmy kilka przypadków, kiedy nie zaliczała powtórzeń nie ze względu na jakieś tam błędy techniczne, a po prostu brak siły czy wytrzymałości, łącznie z ostatnim eventem, gdzie w bardzo brutalny sposób okazało się, że nie jest w stanie przejść całej długości wykroku overhead dwoma handlami i kosztowało ją to zejście z pierwszego miejsca na chyba właściwie tam dziewiąte w tym evencie. Jedna z rzeczy, których ja przyznam, że nie kojarzę, żebym widział na zawodach, to są muscle-upy u kobiet wykonywane na proste ramiona. I tutaj możecie to zobaczyć, w ogóle obejrzenie finałów, czyli tego ostatniego eventu z Granite Games było bardzo ciekawe, polecam, linki oczywiście w opisie, bo tak jak Emma Carey poległa na wykrokach, tak samo podobną sytuację mieliśmy w kategorii męskiej, gdzie Scott Tallow nie był w stanie zaliczyć swoich wykroków przy chyba trzech albo i czterech podejściach i z dopingiem tłumu i pozostałych zawodników zdecydował się zrobić to już po czasie. I w trakcie Mid-Atlantic CrossFit Challenge, i w trakcie Granite Games na widowni był Dave Castro, który udzielał również tam wywiadów i powiedział kilka interesujących rzeczy, między innymi to, że jak chodzi o te programowanie półfinałowe tych eventów, które dzieją się na żywo, nie wtrąca się w to w żaden sposób. I jest tutaj dość ciekawa informacja, że właśnie ten trening Gretel, który był na półfinale Mid-Atlantic CrossFit Challenge, pojawia się teraz na półfinałach online'owych. Podobnież na Gamesy zostało już sprzedane 60% puli biletów, także wszystko zapowiada się, że będzie to event na żywo z pełną obsadą publiczności. Dave powiedział również, że w momencie, w którym będą odbywać się Gamesy, programują treningi, które będzie można zrobić i w domu, i w swoim klubie, w tak wersji zeskalowanej, żeby można było niejako poczuć tę intensywność, jakiej doświadczają zawodnicy Gamesów. Mówi też, że programowanie z tych półfinałów online'owych będzie rozwijało to, co działo się w ćwierćfinałach i to, co działo się w Open. Trochę ciężko mi się do tego odnieść. Widzicie teraz tutaj wszystkie treningi półfinałowe, gdzie wiele rzeczy się powtarza. Mamy to, co bardzo nietypowe względem tego, co było. Mamy 60 ring muscle-upów w jednym treningu, mamy sporo chodzenia na rękach, rosnący ciężar przy rwaniach, choć nie do poziomu, który byłby blokujący dla osób w półfinałach startujących. Dla polskich widzów dwie istotne informacje. Po pierwsze, Kuba Cieślik wchodzi do puli zawodników Lowlands Throwdown. W wyniku wymiany, że tak powiem, zawodników, część zrezygnowała, skutkiem czego weszły osoby z następnych miejsc. Pojawia się właśnie Jakub Cieślik, druga osoba, drugi mężczyzna walczący w półfinałach razem z Bronisławem Olenkowiczem, będą w tabeli Lowlands Throwdown. Natomiast Maria Włoch, która zapisana była w tabeli German Throwdown, publikuje na swoim Instagramie, że w tych półfinałach udziału nie weźmie, że musiała się wycofać ze względów zdrowotnych. Czekamy więc na to, co przyniesie następny weekend. Tak jak mówię, mam nadzieję, że będzie można to oglądać, że będziemy mieli do dyspozycji nagrania zawodników. Zawodnikom udostępniane są też hasła, po to chyba, żeby zamknąć w dobrym oknie czasowym wody i żeby można było właśnie wiedzieć, że na pewno dane dwa treningi zostały wykonane w oknie 24 godzin. Oglądajcie, kibicujcie i widzimy się na następnym filmie.